Dzień dobry, dawno mnie nie było. Dzisiaj przy okazji małej traski 100-kilometrowej sprawdzimy sobie nowe czujniczki. Będzie to test czujnik kontra GPS. Tak wyglądają czujniczki Medjane, czy Medjane, nie wiem jak się to wymawia. Jeden do korby, drugi do piasty. Połączone z Garminem. Jak widać mamy 11 km 750 metrów. A na GPS-ie mamy 11 930, więc troszeczkę przekłamanie jest. Zobaczymy jak na dłuższej trasie będzie. Dzisiaj rudy, jakieś 120 km, także zapraszam do oglądania. Trzydzieści kilometrów na zegarku, na GPS-ie 3600, także przekłamanie 600 metrów GPS. W końcu ciepełko, rowerek, słoneczko, można jeździć. 35 zrobione. W rudach 38,5. Jedziemy dalej, w prawo. Na odwrót. Mała przerwa. Takie niezdrowe rzeczy. Cukrem trzeba się naładować. 42 km na GPS-ie. Na zegarku 41,800. Troszeczkę przekłamanie jest, ale nie ma tragedii. Teren piękny, rudy. Kilometry idą, 43. Średnia trochę słaba, 23,3. Trzeba nadgonić. Ładnie tutaj. Asfalcik, las. Tereny jak nad morzem. Fajnie. Zero ludzi. Natura. Można pośmigać prostki po kilka kilometrów. Ale żeś wybrał. Ale żeś wybrał. Ja myślałem, że to piasek jest. Rozlewisko. Jest fajnie. 55 km. Średnia 23,8. Także nie jest źle. Po takim terenie jak na pierwszą stóweczkę w tym roku. Zaraz zobaczymy jak tam różnica między GPS-em a czujnikami. Różnica między GPS-em a czujnikami mamy ze 300 metrów. Tak mniej więcej, więc... Ale boli już. A. Chyba nas nie zamkną, nie? Tak tam jedziemy robić. Poczuj się. Ale ładna. Pogoda idealna dzisiaj nam siadła. Ciufa. Ciekawe czy jest na chodzie jeszcze.
Ciekawe, czy na wodzie jest. Myślę, że tak. Ale fajnie. Sierpnia. A na liczniku 65. Jaszczur. Po prawej stronie mamy, że... Chłopie. Chyba ja. Kotel. Ten izotoniki wjechały. Jeszcze frytki będą. Za kola. Za kolak. Ulala. Tak co kocik będzie w filmiku gościu. Dadzie. Co? Dobre rzeczy. Dobra, test przekłamania. Na GPS-ie 106 770. Na czujnikach 107,9. Ja już na miejscu, trening zakończony. Na GPS-ie mamy 126,160, a na liczniku z czujników 126,7. Nie wiem, czy widać. Widać. Średnia 21,7. Nie jest źle, jak na pierwszy raz z takim dystansem w tym sezonie. Także dzięki za oglądanie. Pozdrawiam.